kiepsko! Wciąż jesteś u mnie? Nie, już u siebie. Rodzice wracają w przyszłym tygodniu, więc muszą. Ale mogę wpaść. Nie! Spoko! Odezwę się! Co teraz? Hej, wujku! Potrzebuję porady. W jakiej kwestii? W każdej. Jesteś wolny? Mogę być. Daj mi chwilę, niedługo zadzwonię. Dzięki. Do zobaczenia. Nie mam pojęcia, gdzie są Finn i Nuform. Zabiję trochę czasu przed spotkaniem z wujkiem. Ktoś zgłosił dziwnie latający śmigłowiec. To robota dla Spidermana. Nowy kostium. Musisz lądować! Nie mogę! Ktoś blokuje sterowanie! Zdalne hakowanie. Muszę znaleźć źródło trzech sygnałów. Underground z głowy, teraz nadajmy. Jeszcze dwa nadajniki i przywrócę sterowanie. To, co robicie, naraża niewinnych ludzi! Teraz ten nadajnik. Dobra, został jeden nadajnik. Hej, koleś, odezwij się. Żyjesz? Przestaliśmy spadać, ale nie mam jeszcze pewnej kontroli. Zaraz będziesz mieć. Pora zająć się tym nadajnikiem. To już był ostatni. Dzięki. Słuchaj, ja robię, co każe szef, ale w sumie... jesteś w porządku. Lepiej już iść. Ej, chłopcze, spotkajmy się w dokach w Helskim. Już idę! Co mam zrobić z Finn? Znowu z nią pogadać? Moglibyśmy się gdzieś spotkać. Przy centrum naukowym albo kościele Trójcy. Ale ona wie, że ją okłamałem. Nie będzie chciała mnie widzieć. Oh. Thank you.
zbliżam się do doków. Oby wujek tam był. Oddzwonię do ciebie. Dobra, Miles. Gadaj. Niczego nie pomijaj. Finn, Roxxon, Underground. Po prostu dużo się tego zrobiło. Wyluzuj, Miles. Jesteś superbohaterem, a masz 17 lat. Dalej tworzysz bity? Odkąd się to zaczęło, nie. Pamiętaj o relaksie. Najważniejsza rzecz. Trzymaj. Mały projekt twojego taty i mój, nasze kawałki. Sprzed lat. Były już rymy i w ogóle. Jakim cudem o tym nie słyszałem? Bo nie skończyliśmy. Nagrywaliśmy odgłosy okolicy, żeby miasto było naszym bitem. Ale twój tata miał mastery, a kiedy się między nami popsuło... Ale możesz dokończyć za nas. No i zapomnisz o robocie. Ta. Okej. Okay. To co robić? Podłącz to. Powiem co i jak. Poprowadzą cię moje hologramy. Przeskanuj źródło. Hologramy, ha? Naśladujesz mnie. Dobra. Nie myślę o Finn. Skupiam się i zbieram myśli. Skanuj hologramy, żeby odblokować pliki na moim pendrive'ie. Pomogą ci znaleźć właściwy dźwięk. Spróbuj przysunąć się bliżej. Dobry dźwięk, ale stłumiony. Spróbuj się lepiej ustawić. Ale to nie to. Szukaj dalej. Musisz być trochę bliżej, by uniknąć zakłóceń. Udało się. Tak trzymaj. Kolejne dźwięki są rozsiane po mieście. Zostawiłem też kilka wiadomości, które pomogą ci się odnaleźć. Ekstra! Nie teraz. Hej! Masz coś dobrego? Ta. Cudowna dynamika. Widzisz? Staruszek wciąż zna się na rzeczy. I miałeś rację. Od razu mi lepiej. Teraz wiem, co zrobić z Finn. Spotkam się z nią. Spróbuję wybić jej wszystko z głowy. Na mieście? Gdzie? Święta Trójca. Jutro w nocy. Skąd ta ciekawość? Bo chcecie dorwać połowa zbirów Nowego Jorku. Nie musisz mnie chronić. Ktoś powinien. Mówiłeś, że nie skończyliście nagrywać, bo się popsuło między tobą i moim tatą. Ale o co tak naprawdę poszło? To było skomplikowane. Byliśmy zbyt podobni i zbyt różni. Dokończ taśmę. Wszystko nagraj, a opowiem, jak było. Obiecuję. Dzięki, wujku. Kościół Trójcy. Pamiętaj, Tinkerer jest twoja, ale zostaw chłopaka. Yeah.
Naprawdę tego potrzebowałem. Dobra. Zadzwonię do Finn. Jak tylko się ogarnę. Ktoś utknął na ścianie budynku. Zgłosił to babce? Lepiej to sprawdzę. To chyba ten czyściciel okien. Spider-Man! Dzięki Bogu! Utknąłem na platformie. Było jakieś spięcie. Mógłbym cię znieść! Albo zasilić platformę! Wolałbym platformę. Wyłączyli zasilanie! Dziwne! Muszę ich załatwić. To Spider-Man! Brać go! Dobra, teraz muszę tylko połączyć te przekaźniki i po sprawie. O, to nie brzmiało dobrze. Ładunek energii musiał zresetować obwód. Pójdę za tymi przewodami, może zdołam przywrócić zasilanie. Proszę się trzymać! Niedługo wrócę! Generator, jestem w domu. Powinno zadziałać. Teraz tylko przestawić wyłącznik. Chyba prąd już dociera do wyłącznika. Jest prąd. Super. Uratowałeś mnie. Nawet nie wiem, jak mam ci dziękować. To żaden problem. Serio. Dobra. Dzwonię do Finn. Oby odebrała. Coś osłabia sygnał łączności służb ratunkowych. Lepiej to sprawdzę. Spider-Man, dzięki Bogu. Coś zakłóca łączność ratunkową. Nie możemy się połączyć ze strażą pożarną. Ktoś jeszcze jest w środku? Nie, wszystkich wyprowadziliśmy. Ale jak nie dotrze pomoc, ogień się rozprzestrzeni. Słyszysz? Tylko szum. Poszukam źródła. Nie martwcie się. Przywrócę wam łączność. Im szybciej dotrę do źródła, tym szybciej przyjedzie straż. Moje sieci nie poradzą sobie z tak dużym pożarem. Cokolwiek osłabia sygnał, jest niedaleko.
Ogień daje jak cholera i słyszę tylko szum. Wyłączenie zasilania podziałało. Odszkodowanie dostaniemy tylko wtedy, gdy spłonie cały budynek, więc podtrzymuj ten szum. Zakłócają łączność, żeby wyłudzić odszkodowanie? Nieładnie. Widziałeś ten budynek? Wygląda, jakby sam się miał zapalić. No, kable nawet nie mają porządnej izolacji. Nie musi być. Przeniosę się na Florydę. Szykam. Jedna duża akcja i mnie tu nie ma. Oby ten szkodnik nie przylazł. Serio mamy walczyć z hologramami? Odkacie przykry koniec! Skąd te cholerstwa wyłażą? Kontakt potwierdzony. Wyłączanie programu. Co jest? Żadnych superfotyczów! Łączność jest słaba, bo nie ma prądu. Muszę naładować ten generator. Nadal coś osłabia sygnał. Musi brać w tym udział jeszcze jedna grupa. Hej, ratowniku! Jacyś goście chcą spalić budynek i wyciągnąć odszkodowanie! Dlatego zakłócają łączność! Poważnie? Narażają ludzi na niebezpieczeństwo! Za! Co z pożarem? Jeszcze chwila, przeniesie się na sąsiedni budynek, a ja nadal nie mogę dodzwonić się do straży. Wkrótce sygnał powinien być dobry. Będę informować na bieżąco. Już blisko! Czekaj. Sygnał jest silniejszy. Co zrobiłeś? Czemu zawsze zakładasz, że to moja wina? A? O co ci chodzi? Nie ma na co czekać. Muszę przywrócić pełną łączność. Trochę żal mi sąsiadów. A jak ogień się rozprzestrzeni? Musisz być tu nowy. Najlepsze w świecie. Dziś jest dzień wypłaty. Co to było? To jakieś efekty specjalne? Co tu jest? Co? Jak nie mam to? Pełną moc sygnału. No, chyba się udało. Lepiej sprawdzę, co z tym pożarem i czy łączność działa. Hej, i jak z sygnałem? Słychać wszystko głośno i wyraźnie. I dodzwoniłem się do centrali. Straż pożarna już dojeżdża. Strażacy w samą porę ugasili ten budynek. Na pewno dam twojej aplikacji 5 gwiazd.
Cieszę się. I polecaj ją innym. Im więcej osób używa apki, tym bezpieczniejszy Nowy Jork. Wszystkim o niej opowiem. Jeszcze raz dziękuję, Spider-Manie. Dobra. Dzwonię do Finn. Oby odebrała. Cześć, Spider-Manie. Finn, hej. Musimy pogadać. Spotkać się. Żebyś znów mnie okłamał. Żebym mógł to naprawić. Proszę, przy Kościele Trójcy już żadnych kłamstw. Obiecuję. Jeśli to jakiś podstęp... Dobra, będę tam. Przynajmniej chcę się spotkać. Dobra, Kościół Trójcy, w drogę! Tak chciałeś wyznać, że jesteś Spider-Manem? A gdybym cię zabiła? Ja mam się czuć winny, że prawie mnie zabiłaś? Chcę, żebyś mnie przestał okłamywać. Mogłeś wstąpić do Undergroundu, bo myślałam, że to rozumiesz. Rozumiem. Muszą zapłacić za to, co Krieger zrobił Rickowi. Ale nie tak. Tylko w ten sposób mogę go zniszczyć. Musisz mi na to pozwolić. Proszę. Nie mogę. Obiecałem. Tak jak ja. Dlaczego tutaj? Tata nas zabrał. Na ten koncert. 7 chórów z 7 krajów. Pamiętasz? Gana była świetna. Gany nie było. Chodzi ci o Gwineę. Jestem pewien, że to była Gana. Gwinea, Belize, Polska, Kuba. Korea, Tajlandia, Wenezuela. Masz rację. Jak zwykle. Zwykle. Co? Naprawdę się zawiodłem, kolego. Krieger. Pani Mason? Wiedziałem, że będzie problemem. Ale ty? Miałem nadzieję, że całkiem nieźle się dogadamy. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy za kulisami. W pilnie, najpilniej strzeżonej placówce. Trzewiach naszej maszyny. Krieger, ale z ciebie menda. Wiesz, kiedy jej brat i ja tworzyliśmy Nuform... Podpisałeś się tylko pod patentem. Rick mówił, że jedyne, co naprawdę umiesz, to sprzedawać cudze pomysły. Przynajmniej ja wciąż mam puls, kotku! Ale wystarczy. Racja? Pierwsze, co z tobą zrobię, to po prostu... Wow!
Rewelacja. To mimowolna obrona? Coś pięknego. Później ściągnę z ciebie tę maskę i odkryję trochę twoich tajemnic. Wyglądasz na piękny okaz niezłej bioinżynierii. A wiesz, czym mi to pachnie, młody? Pachnie mi szmalem. Dobra, czas trochę poćwiczyć. Nogi same się nie zrobią. Wyciągnij z niej, gdzie jest mój nuform, co? No. Nie zdołam bez niego otworzyć plazy. A, i wiesz, użyj jego. Skończymy, co zaczęliśmy na moście. Żadnych kamer. Zabić. Ożeż kurna. Tak szybko nie wymiękam. Wydostańmy się stąd. Roxxon współpracuje z Rhino zamiast oddać go policji. Szaleństwo. Roxxon niczym mnie już nie zaskoczy. Wszystko dobrze? Będzie, jak stąd zwiejemy. Wyłączam kamery ochrony. Sprawdzisz komputer? Co znalazłeś? Wyjście jest w tym pomieszczeniu, ale najpierw trzeba wyłączyć blokadę w dyspozytorni. Najpierw to zwiejmy ze skrzydła ochrony. Zejdę niżej i się rozejrzę. Zamknięte. Jad zadziałał w celi. Z drzwiami też da radę. Jeśli znak... Witam. Otwarte. Dobra, schodzę na dół. Nad tobą. Te drzwi zaprowadzą nas na wolność, ale muszę jeszcze zhakować kilka terminali. Zajmę się ochroną. Kamery w południowym skrzydle wysiadły. Pewnie Rhino je wyłączył. Podobno chciał przesłuchać więźniów. Ten drugi chyba nawet Spidermana zmusiłby do mówienia. Muszę być czujny. Jesteś mój!
się podnieść. Kolejnego! Celuję to! Uwaga! Będę strzelać! Dobra, otworzę zamek magnetyczny. Tak, wróć i obejdź zabezpieczenie. Dobra. Okej, serio. Dlaczego Tinkerer? To taka ksywka od Rika. Tak mnie nazywał, kiedy uczył mnie naprawiać różne rzeczy w pracowni. Wybrałam ją, bo mi o nim przypomina. Nie wiedziałem. Fajnie. Chyba nagranie Kriegera. Lubiłem Ricka Masona. Naprawdę, ale miękkie serca nie nadają się do tej roboty. Zasłużył na tablicę pamiątkową. Albo, na ławkę ze swoim imieniem i nazwiskiem. Byłby zachwycony. Simon Krieger. Chodzące współczucie. Ej, Roxxon kradnie twój sprzęt. Z tego co wiem, to ty też. Przy okazji, dzięki. Obchodzę zabezpieczenia. Mam tu jakieś nagranie. Szefie, policja pyta o Rhino. Co im powiedzieć? Nasz człowiek w tratwie tworzy specjalny program pracy dla więźniów. Powiedz im, że Rhino wykonuje prace społeczne. Nie wierzę, że im się udało. Zamek już nie działa. Otwórz drzwi. Zrobi się. Zatrzymam ich, aż odzyskam swój nufo. Nie powinno go tu być. Twój osiłek miał tylko złapać dziewczynę. Wiem, nie podoba się. Słuchaj, po prostu Spider-Man wywiera świetną presję na panią Mason. Sam wiesz, złapałeś ich razem. Bardziej ty ich złapałeś, ale nie bez twojego cynku, więc wyraźnie coś tu jest na rzeczy. Powiedziałeś, że zostawisz dzieciaka. Wujek Aaron? A, dzieciak. Naprawdę rozczulające. Takie ojcowskie. Puść Spidermana, a zdobędę ci Nuform. Przeszpieguję Underground. Zrobię, co chcesz. Widzisz? Presja zawsze działa. Mój Spiderman! Też się znam na presji. A trochę widziałem. Ludzi chorujących od Nuformu. Co zrobiłeś z Rickiem Masonem? Gdybym to rozgłosił. Nie, nie zrobisz tego. Tylko pomyśl. Znany złodziej. No i nasze wspólne akcje. Siedziałbyś w celi obok mnie. A wiemy, że jesteś na to zbyt interesowny. Prawda? No więc sprawdzimy, co słychać u pani Mason i Spidermana. Ale to jest jakby to... impreza dla wybranych. Więc... pa! Wujku Aaronie! Nie. Jak to? Znasz tego gościa? To dlatego nas złapali? Nie, to... wiedziałem, że pracuję z Roxxon, ale żeby mnie... sprzedał? Nie wierzę. Wpakowałeś mnie w pułapkę. Dlaczego w ogóle cię posłuchała? Winnie. Można to jakoś wyjaśnić. Nie wiedziałem, że to się stanie. Darus. Zarządzili blokadę. Musimy się dostać do dyspozytorni. Musimy przedostać się przez te rolety. Mam tu panel, ale potrzebuję zasilania. Spróbuję coś zrobić. Hej. Generator musi być blisko. Proszę, jest prąd. Moment. Oh, rolet nie ruszę, ale mogę sterować maszynami. Na przykład dźwigiem. Może się przydać. Rozejrzę się.
Budują tu silniki do transporterów. Mogę sterować tym dźwigiem. Przyda się? Hej, dźwig jest teraz nad silnikiem. Nad silnikiem. Mam pomysł. Przesuniesz dźwig do linii produkcyjnej? Tak, wiem do czego zmierzasz. Laser włączy silnik. Cholera, było zwarcie. Mogę przekierować prąd. Chwilę, naprawię to. Było zwarcie, ale działa. Potrzebujemy nowego źródła zasilania. Znajdę prąd, te węzły się przydadzą. Zerwało się. Muszę przeciągnąć dźwig. Nieźle. Sieci przewodzą prąd. Skierować prąd do lasera. Gotowe. Włącz laser. A oto i laser. Świetnie. Silnik wybuchnie, jeśli go przeciążę. To wybuch pozwoli nam się pozbyć tych rolet. Pora na mały wybuch. Padnij! Chodź! Już niedaleko. Tędy wyjdziemy. Daj mi parę minut, a to otworzę. Chyba przejrzeli nasz plan. No wiesz, tu jest jedno wyjście. Dobra, zajmę się strażnikami, a ty otwórz drzwi. Czekaj. Myślałeś o tym, żeby do mnie zadzwonić? Powiedzieć, że jesteś Spider-Manem? Po śmierci moich rodziców, Rick praktycznie stał się moim ojcem. Jednak nie brakowało mi brata, bo miałam ciebie. Finn, ja... Odsłonię te drzwi! Długo nie wytrzyma! Leć! Dam sobie radę, leć! Ci
goście ze światełkami na kaskach widzą sygnatury termiczne. Zobaczą cię, jak zrobisz się niewidzialny. Ciekawe, ile wydają na badania nad sposobami walki z nami. Prawdopodobnie miliony nieopodatkowanych dolarów. Zajmij się strażnikami, a ja przejmę system bezpieczeństwa. Wciąż mam dostęp do maszyn, jeśli trzeba coś przesunąć. Zostań, dziś to wszystko gra. Tak, sieci trzymają drzwi, ale cała baza już o nas wie, więc uważaj. Jest tylko jedno wyjście z bazy. No nie, Tinkerer jest zwana. Rhino mówił, że oni współpracują. To bez sensu. Przecież się nienawidzą. Wróć mojego wroga. Sektor czysty. Zaczynam ok. Że mi nie ufasz. Masz całkowitą rację. Jak mogę to zmienić? Przestań mnie okłamywać. Namierzyli cię. Wzywają wsparcie. Nic z anonimowości. Jeszcze kilka i chyba zamknęli drzwi. Poszukam innego wyjścia. Gdybyśmy ujawnili śmierć Rika? Masz dowody? Bo nie wydaje mi się, żeby nasze słowo cokolwiek znaczyło. Coś wymyślimy. To chyba wyjście. Hej! Patrz, co mam. Dzięki. Znam to miejsce. To Lab Kriegera. Ma laboratorium? Bardziej na pokaz, ale tak. Rick pokazał mi raz zdjęcie. Lab Kriegera. Czekaj. Są tu wszystkie aktualne dane o Nuformie. Raporty o toksyczności, o zagrożeniach. I wszędzie pojawia się Krieger. To by zniszczyło Roxxon. Kurde! Ah!
kolor? Nic po twoich elektropacnięciach. Pacnięciach? Serio, stary? No! Wykończę cię! Zajmij się nim! Ja wezmę strachnik! Musimy rozwalić mu zbroję! Godny! Ciebie ryba! Dam ci dobrą śmierć! Dobrą śmierć? To chyba nie jest dobra wersja kompletna! Muszę schodzić zbroję! Gotowy na elektropachnięcia? Naprawdę nie!
Tylko przypilnuj, żeby nic nie zrobił. Zaraz wracam. Dane Kriegera pogrążą Roxxon. Bez zniszczeń. Krieger... Krieger powiedział mi, jak zginął twój brat. Przezabawne. Zamknij się. I powiedział, że to przez ciebie. Krieger zmodyfikował reaktor. Chciał mu dodać mocy, żeby zdążyć na czas. Jak Finn zrealizuje swój plan? O Boże. Harlem. Patrzyłaś, jak ginie. Cierpiąc. Nie! To twój koniec. Rodziną. Moja rodzina nie żyje. Genki, pomóż mi. Znajdę coś do obmycia ran. Jakieś antybiotyki. Dobra. Miles? Gdzieś ty... Co się stało? Co to za strój? Czas, żebym ci coś powiedział. Finn napadła na plazę. Tak. Więc to ty ją ścigałeś po całym mieście. Jako Spider-Man. Mogłeś zginąć. Nie mogę uwierzyć. Dlaczego mi nie powiedziałeś o tym wszystkim? Nasze rozmowy o bezpieczeństwie. Ale to? Żebyś się nie martwiła. Ten drugi Spider-Man wyjechał, a ja ciągle wszystko pogarszam i pogarszam. Jeszcze zawiodłem ciebie. Miles. Nigdy nie sprawisz w żaden sposób, cokolwiek zrobisz, że przestanę cię kochać. Nigdy. Dajesz mi siłę, Miles. To jest właśnie bohaterstwo. Bycie odważnym dla tych, których się kocha. I kimś, kto się nie poddaje. Gloria ogarnie Fist, a Theo będzie z nami chodził po domach. Świetnie. Pora zacząć ewakuację. Będziesz na zewnątrz? Coraz bardziej przypominasz mi ojca. Uważaj na siebie. Dobrze. Hej, daję ludziom z Harlemu znać o ewakuacji, zanim przejdę się po domach z twoją mamą. Okej, super. Chciałem jeszcze... Dzięki, że mi tak bardzo pomagasz. Ej, masz jeszcze czas się czymś zająć? Jasne. Warto sprawdzić, czy Underground bywa w budynkach, w których może być Nuform. Dałbyś radę zhakować wieże na słuchowe Oskorp, czy... Już. Tylko namierzanie chwilę potrwa. Jasne, jasne.
Dzięki, stary. Rozprostuję kości i wyjdę. Kiedy to się skończy, przysiądę do muzyki. Mam trochę czasu, zanim Ganki namierzy Finn. Zajrzę do apki. Może ktoś mnie potrzebuje.